Wam witam w kolejnym filmie z kolejnego miejsca, znowu z Masą Schodów. Rozpoczynamy ten film od śniadania, dlatego że wstaliśmy, obudziły nas małpki na balkonie i postanowiliśmy zejść na dół zjeść. Dzisiaj mamy do wyboru śniadanie amerykańskie, omlet, w którym do wyboru jest szynka, ser, pomidor, cebula, feta, ser, papryka. Jest sok dnia, sałatka owocowa i herbata bądź kawa oraz pancake'i bananowe albo z ananasem i one są z miodem, z owocami i tak samo jest sok, kawa albo herbata. I ja chyba wezmę sobie dzisiaj omlet, chociaż tak średnio przypadam ogólnie za omletem, ale dawno go nie jadłam, więc wezmę sobie omlet i zapytam, czy jest możliwość ice latte i zamówię sobie dodatkowo papaya juice, bo bardzo lubię. Ostatnio piłam cały czas watermelon, mój ulubiony. Dzisiaj w ogóle jest nasz ostatni dzień, słuchajcie, na Bali i dobrze się zorientowaliśmy, dlatego że ja cały czas myślałam, że my lecimy jutro, nie dzisiaj. A się okazuje, że my lecimy dzisiaj, ale tak naprawdę jutro, bo o godzinie 00:05. No i po prostu mi się wszystko pomieszało. I całe szczęście się zorientowałam, bo myśmy nie dolecieli do Polski, a w Polsce mam już bardzo dużo rzeczy do pracy, do roboty, spotkania poobawiane i tak dalej. No i jeszcze z informacji takich na bieżąco mogę Wam zdradzić to, że jestem chora. Nie wiem, czy będzie słychać tutaj, ponieważ mocno uderzają fale, ale dzisiaj spałam w trzech parach spodni i w czterech bluzkach, bo było mi naprawdę bardzo zimno, trzęsłam się niesamowicie i cały czas mnie takie dreszcze przechodziły. Teraz też to jest bardzo gorąco, a ja, zobaczcie, taram, leggings założony. No nikt tutaj nie chodzi w leggingsach, bo tu jest gorąco, tu jest pewnie jakieś 32 stopnie, ale akurat tutaj jest taki przyjemny wiaterek, bryza, więc jest super. Więc koniec tego gadania, czekamy na śniadanie, a za chwilkę pokażę Wam nasz domek. Próbujemy dragon fruit. Dla mnie to nie ma smaku, ale tutaj jest na pewno bardziej słodkie. Ale nie rozumiem, jak ktoś się może tym zachwycać. Autentycznie nie czuję żadnego smaku poza chrupaniem tych pestek. Ale słone, jak diabli. Ale dobre. Pomyliłam się i do swojej filiżanki zamiast miodu i cytryny dałam cytrynę i mleko. B. Do herbaty. Niedobre. Więc piję tak, bo nie mam tutaj filiżanki. A zanim pani przyjdzie, to pewnie długo minie, bo jest sporo osób, które jedzą śniadanie. Więc wypiję to w ten sposób. Zapraszam do mojego domu. Bardzo chciałabym, aby rzeczywiście to był mój dom. Zaczynamy od tarasu, na którym jest super wygodny hamak i dzisiaj tutaj po nim skakały małpki, bo nas odwiedziły rano i chodziły sobie po naszym tarasie i tutaj jest tak wygodnie i ten hamak jest z takiego fajnego materiału, w ogóle takiego ręcznikowego, nie spotkałam się z takim materiałem, że pomyślałam sobie, że kupię sobie taki hamak i zawieszę sobie w Warszawie na jednym z balkonów, bo mam jeden duży balkon, na którym nie dzieje się nic i tylko stoi tam wiaderko z mopem. Dobra, lecimy dalej. Ten taras jest dosyć duży, zobaczcie. Mamy tutaj dwa krzesła, stolik. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, a zwłaszcza wieczorami, ponieważ fale są tak wielkie, że one wpadają tutaj do nas nawet na balkon. Ale tak mini, to jest taka bryza, bryzunia. Zapraszam dalej. Jest tutaj duże łóżko, a tutaj pani przyniosła mi pranie i zobaczcie, jest bardzo ładnie poskładane, było jeszcze ładniej, ale już troszeczkę zrobiłam tutaj roszady, bo już sobie wyciągnęłam niektóre rzeczy. A tutaj dres, gotowy na powrót. Moi drodzy, my dzisiaj w nocy wracamy do Polski. To jest niesamowite, jak to szybko zleciało. Poza tym mamy tutaj lodówkę, ale to nieważne, ale mamy taką otwartą łazienkę. Z prysznicem. Z miejscem na powieszenie ręcznika.
I tutaj mamy jeszcze stanowisko do pracy, do montażu. Proszę bardzo, tutaj jest porozkładane wszystko. Laptop, coś, co nie wiem czym jest. Jakieś kable, pierdoły, kosmetyczki, różne drony i niedrony i aparaty. Więc w sumie jest tutaj wszystko, czego moglibyśmy potrzebować, poza dwoma łóżkami pojedynczymi, które miały być w tym pokoju. Ale dzisiaj mój operator spał na hamaku i dopiero przyszedł o godzinie 7.20 dokładnie. Biegł tutaj, ponieważ po raz kolejny walczył o życie, bo odwiedziły go małpki. On się tak strasznie boi, że jak byliśmy w Monkey Forest, to prawie stracił sprzęt, bo walczył o życie. Już pisałam wam na Instagramie, więc spał dzisiaj na tarasie, bo mieliśmy mieć tutaj dwa łóżka pojedyncze, a się okazało, że jest tylko jedno łóżko, ale w zasadzie mieliśmy, zobaczcie, jaki piękny widok. No więc nie mogliśmy tutaj poprosić o zmianę, bo jest zbyt pięknie. Naprawdę jest cudownie. Bardzo mi się tutaj podoba. No ale znowu musimy pokonać trochę schodów. I właśnie chcemy się zbierać na plażę, na której byłam, jak byłam z dziewczynami właśnie poprzednim razem na Bali. Ale jedyne co mnie zniechęca do tego, no to właśnie te schody. Bo wczoraj, jak byłam się spotkać z koleżanką, to naprawdę po prostu wymalowałam się, zrobiłam sobie ładne włosy i wydawało mi się, że całkiem okej wyglądam. I tak szłam po tych schodach, szłam i czułam po prostu, jak wszystko mi spływa po prostu z twarzy. Jeszcze było ciemno, jak nie powiem gdzie. I tak szłam i w pewnym momencie po prostu weszłam dokładnie tak w ścianę i miałam całą koszulkę uwaloną i szłam i sobie po prostu czyściłam i tak samo spodnie. Więc te schody po prostu są dla mnie zabójstwem, ale stan mojego tyłka, powiem wam, że jest całkiem po tych schodach, bo ja ogólnie nie ćwiczę takich, wiecie, ćwiczeń siłowych, tylko ćwiczę pilates, stretching, a tutaj po prostu te schody, no to mi cały czas tyłek pracuje, więc w zasadzie te schody to był mój jedyny trening na wyjeździe, bo ja nie ćwiczyłam tutaj przez 18 dni ani raz. Nie miałam już bardzo dawno tak długiej przerwy. Sylwio, jak się czujesz po pokonaniu po raz tysięczny z tych schodów? I'm good. Idziemy. Przyjechaliśmy na moją ulubioną plażę na Uluwatu i teraz będziemy sobie tutaj chillować i spędzać ostatnie chwile na Bali, bo już dzisiaj papa! Już kierowaliśmy się do hotelu, ale postanowiliśmy jeszcze coś zjeść i udaliśmy się do miejsca, do którego chcieliśmy przyjść codziennie, ale nie było nam dane. Jesteśmy w Nourish i jedzenie wygląda przepięknie. W zasadzie to nic praktycznie poza tym śniadaniem dzisiaj nie jedliśmy, więc zjemy, kierujemy się do hotelu, pakujemy się i wychodzimy po schodach i kierujemy się na lotnisko. Nie, no jeszcze nie, bo lot mamy dopiero o godzinie 12, ale już powoli. Nasza podróż zbliża się ku końcowi. Nie mogę się doczekać, aż będę go zjadł. Jesteśmy już na lotnisku, oddaliśmy walizki i teraz już czekamy bezpośrednio przed gate'em, żeby wejść na pokład samolotu. Nie mogę się doczekać, aż tam wejdę, dlatego że bardzo źle się czuję. Czuję, że po prostu rozkłada mnie na maksa choroba i bardzo boli mnie dosłownie każda część ciała i najbardziej chyba obecnie bolą mnie, nie wiem, tutaj żebra, ręce, wszystko mnie boli. Już naprawdę chcę wejść do samolotu i chcę pójść spać. Teraz czeka nas długi lot, bo będziemy lecieć jakieś 9 godzin. Później mamy 3 godziny w Dubaju i 6 godzin do Warszawy. Prześpię się chwilę
i muszę jechać samochodem do Krakowa, więc powrót mam ciężki, ale to jak zawsze. Ja zawsze jak wracam, to mam bardzo intensywnie, zresztą dobrze wiecie, więc czeka mnie dużo zajęć, dużo obowiązków, a do Krakowa jadę tylko na jeden dzień i wracam z powrotem do Warszawy, więc będzie się działo. Nie wiem, czy to widać, ale jest ze mną coraz gorzej. Już tracę głos. Tracę głos, chcę spać. Dostaliśmy już jedzenie i nie zrozumiałam kompletnie, jaka była pierwsza opcja, więc wzięłam drugą, bo to słyszałam. To jest taki huk, jeszcze po prostu jestem rozespana, bo dopiero wstałam. I za moim wyborem poszli tutaj moi towarzysze podróży, to znaczy jeden operator i drugi pan, który po prostu się obudził i usłyszał, że powiedziałam skalop. I on powiedział to samo, nawet pewnie nie wiedzieli, co to jest. No i tak, wybrałam ryż z owocami morza. Do tego sok pomidorowy zjem i idę spać, bo strasznie mi się chce spać i naprawdę bardzo źle się czuję. Zamówiłam kawę, chociaż to lekka głupota, ponieważ jest godzina 7 rano. Chociaż w sumie nie, no nie głupota, nie pójdę już spać, po prostu nie wiem, co będę robić w samolocie. Nie no, pójdę spać, żartowałam, bo się źle czuję. Zamówiłam kurosanta. Proszę bardzo, już go prawie zjadłam. Już pan mi go dwa razy chciał sprzątnąć, ale się nie daje. Do tego mam wodę i ledwo mówię. Nie wiem, czy słyszycie, jak mówię, ale cały czas po prostu mam mega katar i czuję się fatalnie. Po prostu przyjechałam z chorobą, a czeka mnie tyle zajęć. Czeka mnie też sporo wyjazdów, takich dwudniowych, związanych z różnymi kampaniami i z moją działalnością w internecie, więc będę musiała się jakoś szybko podkurować, bo naprawdę... Sorka, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Czekamy jeszcze 50 minut i lecimy do Warszawy. Strasznie mi przykro. Słuchajcie, zostawiłam koc i zostawiłam różowego pluszaka w Starbucksie pod gate'em. Rozumieć to? Jest mi tak przykro, bo spędziłam z nimi całą podróż, przytulałam się do nich, cały czas mi towarzyszyli i autentycznie jest mi przykro. To nie miało jakiejś takiej wartości, wiecie, finansowej, bo to są jakieś grosze, ale naprawdę jest mi przykro, że to zostawiłam i no po prostu jest mi smutno. Już będę miała dzisiaj zły dzień. Coś z tą podróżą jest nie tak. Jestem chora, wszystko gubię, całe szczęście mam. Telefon, drugi telefon, ale no mega niefajnie, że zostawiłam to tam przy tym gejcie, bo już się nie mogę wrócić. I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this. Wchodzę właśnie do domu, a tutaj moi drodzy, w końcu czeka na mnie mąż! Hello! W końcu! Jaka opalona! Opalona? A też nie zeszły ci. Nie zeszły mi do końca, no. Ale szorowałam, powiem ci tak, że masakra. Ale wiesz dlaczego? Bo to po prostu zafarbowała małe takie baby włoski. Hair. Też mi się tak wydaje, no. Tak, że włoski. Bo to widać. No, ale... Ale nie jestem aż tak bardzo opalona. No, jesteś. Jezu, jak fajnie, jak ktoś jest w domu. No dobra, jednak jestem opalona. Jest, tak. Jednak jestem opalona, moi drodzy. Jestem opalona. No dobra, ja się rozbieram. Trzeba tutaj robić pranie. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. I to już był ostatni vlog z Bali. Bardzo wam dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie z tym razem z Krakowa, bo dzisiaj wieczorem z Walentynem jedziemy do domu. Bye, bye!